Pamiętam, kiedy usłyszałam, że jestem dzieckiem Frankensteina. Byłam wtedy dorosła, myślałam, że mnie to nie rusza. A jednak te słowa weszły głęboko i zostały w środku. Dlaczego ten temat cały czas wraca? Dzieci połamane, z bruzdą? Zaskoczę was. Niczym się nie różnimy. In vitro stało się bardziej nośnym i medialnym tematem, kiedy byłam w podstawówce. Pamiętam, że poruszyłam wtedy ten temat z moimi ówczesnymi kolegami i moja bardzo bliska przyjaciółka powiedziała od razu in vitro, ale wiesz, że to jest złe. Pamiętam, że zawstydziła się, kiedy powiedziałam jej, że przecież ja jestem z in vitro. I pamiętam, że dotarło do mnie wtedy, że niezależnie od tego, jak bardzo uodpornię się na te słowa, kiedy padają z ust polityków, nie jestem się w stanie na nią odpornić, kiedy słyszę je wypowiadane ustami bliskich mi osób. Kiedy mówią, że jesteś produktem, a nie człowiekiem, to boli, nieważne ile masz lat. Nie masz pojęcia, jak się bałem. Ta książka do hitu miała być na listach podręczników w mojej szkole. To miał być pierwszy rok liceum. Tak się na to cieszyłem. Potem się okazało, że będziemy się uczyć, że jestem wyprodukowany. Przestańcie krytykować in vitro i zastanawiać się nad jego etycznością. Jest to procedura medyczna jak każda inna. Dzięki niej jestem tutaj.